Ale wiesz co? Ewidentnie mogę zostać wróżką. Chciałbym się powiedzieć, a nie mówiłem. My na razie nie zaliczyliśmy w topy, ale sprzęt zaliczył w topę, więc 1-0 dla nas. Moi drodzy, widzieliśmy ciemność. Nie nasza wina, nie wiadomo skąd ta się ciemność wzięła i nie wiem w którym momencie, ale zdążyliśmy przeczytać menadżera rzeźnika i jeszcze tylko dokończę opis stanowiska, bo nie wiem w którym momencie pojawiła się ta ciemność. Opis stanowiska: osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za organizację i nadzór nad pracownikami jako menadżer i rzeźnik. No i super. I potem to samo. Pozdrawiamy menadżerów i rzeźników, bądź... Menadżerów i rzeźników. Menadżerów i rzeźników, rzeźników i menadżerów. Na dzisiaj to koniec w topie, jeżeli chodzi o ogłoszenia związane z pracą. Jeżeli macie jakieś śmieszne, kuriozalne ogłoszenia, wysyłajcie do nas na mail s.przybylski@rodin.tv.pl bądź możecie znaleźć nas na Facebooku w zakładce Dobra Robota. Przejdźmy teraz do kolejnych w top. Mam nadzieję, że teraz się zaraz ta ciemność nie zrobi, że nie zejdziemy z wizji w jakiś tam możliwy sposób. Błędy rekruterów. Dokładnie. Pierw powiem kilka słów i później oddam Ci głos na jakiś dłuższy czas. Przeczytałem ogólnie, że nie tylko osoby ubiegające się o pracę robią mnóstwo wpadek, przepraszam bardzo, mnóstwo błędów, a także rekruterzy. Najczęściej spotyka się brak przygotowania do rozmowy, kiepski strój, brak kultury osobistej, brak szerszej wiedzy dotyczącej stanowiska, brak kompetencji językowych, odbieranie telefonów prywatnych i brak zainteresowania, jeżeli chodzi o rozmówcę. Więc jak widzę, tu są same braki. A teraz powiedz, jak tak naprawdę to wygląda ze strony praktyka i fachowca? Więc u mnie się też zdarza tak, że słyszę często o błędach popełnianych przez rekruterów. I tak jak zacząłeś od nieprzygotowania do rozmowy, to jest taki podstawowy błąd chyba w rekrutacji, że rekruter nie przygotowuje się do rozmowy. A to jest dokładnie tak, że kto nie planuje swojego sukcesu, ten tak naprawdę planuje swoją porażkę. Kolejną rzeczą jest nienarzucanie z góry planu rozmowy kandydatowi. Warto zawsze na takiej rozmowie powiedzieć: szanowny panie, pozwoli pan, że zaproponuję schemat rozmowy. Ja zadam panu kilka pytań, później opowiem o stanowisku, a na koniec będzie czas na pana pytania do mnie. To się nie pojawia i to stanowi takie zagrożenie dla rekrutacji, że kandydaci często przejmują pałeczkę w rekrutacji i zaczynają po prostu rekruterów wypytywać, przejmując tak naprawdę kontrolę nad rekrutacją. I kto wtedy stara się o pracę? Rekruter właśnie, czy przyszły pracownik? Efekt i o to jest później pytanie. Tego jest taki. Nie, moi drodzy, co tu się dzieje?